Witam serdecznie, moim gościem strażak dzisiejszego dnia. Dlaczego tak mówię? Ponieważ bramkarz nietypowy, Rafał Grel, są Czersi. Witam, dzień dobry. Bramkarz nietypowy i tak naprawdę dzisiaj dałeś tlen swoim kolegom. Ciężka rola, wchodzisz z pola, ale radzisz sobie naprawdę wybitnie. Przegrywacie, bo przegrywacie, ale gdyby nie twoja bierna postawa, wybitna postawa w bramce, byłoby źle. No, czy byłoby źle? No, nie wiem, nie do końca się z tym zgodzę, bo kilka błędów, myślę, że w ustawieniu tutaj na przed bramką to są takie no, kluczowe momenty, do których bramkarz powinien wychodzić. Ja tą bramkę dopiero poznawałem, w pierwszych minutach zaczynałem czuć i no, trzy byki w pierwszych 10 minutach, trzy stracone bramki. No i to pozwoliło tak naprawdę drużynie Green Power NS stworzyć taką, myślę, no, mentalną troszeczkę przewagę nad naszym zespołem, w konsekwencji właśnie wygrywając dzisiaj ten mecz. No i chyba tyle mam do dodania. Nie wiem, jak w tej roli bramkarza się spisałem, ale z mojego punktu widzenia mogłem lepiej. Ja cię oceniam bardzo pozytywnie, absolutnie obiektywnie. Wracając do tabeli, nie podejmuję się teraz absolutnie jeszcze liczenia, wpiszę wyniki. Zagmatwało się w tej tabeli, za bardzo się zagmatwało z pozycji, której mieliście pewne awansy. Okazuje się, że tak naprawdę będziemy liczyć, program zaraz będzie tam musiał sam wytypować tego zwycięzcę. Czy jesteście dalej, czy nie jesteście? Spodziewaliście się takiego zbiegu okoliczności? No na pewno, tam gdzieś dzisiaj po tych kontuzjach Romka, Julka, przez myśl przechodziła taka, no taka historia, ale wiadomo, zawsze wierzymy, że zawsze będziemy wygrywać. Tam z tyłu głowy zawsze tam gdzieś siedzi jakaś tam podświadomości, ale nigdy do tego nie dopuszczamy. Dzisiaj Greensi zagrali naprawdę fantastyczne spotkanie. Dlaczego nie udało się upilnować szczególnie groźnego dzisiaj Dawida Delonga, który zapakował 4 bramki? No chyba z tego co wiem, to Dawid jest cały czas w treningu. My tutaj przez te święta strasznie przyszliśmy dzisiaj naprawdę zastani, z dużymi brzuchami. Ciężko nam było dogonić chłopaków z tamtej drużyny i te bokami bardzo szybko się przemieszczali. Wyprzedzali nas praktycznie o 2 kroki. Wiem, że dzisiaj nie mieliście bramkarza, ale to nie zmienia faktu, że nie tylko Dawid DeLong, ale cały zespół w Zielonych Strojach zagrał ci fantastyczne spotkanie. Co tak naprawdę daje nam przedsmak emocji w lidze? No, myślę, że nie odpuścimy. Ligi nie odpuścimy, to jest nasz priorytet i tamten mecz na 100% wygramy. I ostatnie pytanie, gdybyś miał się po raz kolejny wcielić w rolę bramkarza, chętnie byś to zrobił? No, myślę, że nie. No to dzwonimy po Julka, tak? Tak, no nie ma innego wyjścia, on jest najlepszy i w tej lidze myślę, że też jest w trójce najlepszych bramkarzy, o ile nie najlepszy. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.